Proszę, proszę, proszę. Chyba jacyś nasi tu byli. Zobacz. Wprawdzie mało alkoholowe, tylko 4,4. No. Dobre i to, pomyślał koń Rafał. Zenox.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. Jak zwykle co szóstą sobotę miesiąca koń Rafał pryskał księżyto. Oczywiście to były żarty, z tej strony Kamil Nosel, Radio Z. Oczywiście to były żarty, z tej strony Krzysztof. Cześć, siemanko, witajcie. Dzisiaj pryskamy pszenicę, zaczynamy pryskać pszenicę. Pszenżyto miałem opryskane na zimę. A pszenicę, no nie było też czasu, mokro i tak dalej, będziemy pryskać na wiosnę. Oczywiście mamy 14 kwietnia 2069 roku. Każdy zwraca mi uwagę, więc taki celowy gryps. Pryskamy hybrydę. No zobaczcie jak wygląda, nie wiem. To było wzięte na próbę. Na razie szału nie widzę niestety. No zobaczymy co będzie. W porównaniu do normalnej pszenicy jest na razie słabo rozkrzywiona. Żadnymi modusami tu nie będę jechał. Zobaczymy co się będzie działo. Powiem tak, filmik będzie krótki dzisiaj. Taki poglądowy tylko z pryskania, z tego względu, że prostego, że Kacper dał mi kartę, która ma 30 minut tylko pamięci, a kartę z pozostałymi filmy zabrał ze sobą, pojechał do Brączka. Piąteczka Brączek. I co? I no musimy, chciałbym na tej karcie nakręcić jeszcze siew kukurydzy, którą będę siał we wtorek. Dlatego będzie krótko, zwięźlej na temat. 60, tradycyjnie. Opryskiwacz Klukowiak, Heros. 12 metrów, głowice popiątne. Tak to krótko wygląda. Środkiem nie powiem jakim pryskam celowo. Z tego względu, że w prywatnych wiadomościach mam dobrze, tak? Bo dlaczego mam kogoś reklamować? Uruchamiamy sobie pierdalamento. Jest na tym polu mokro, więc słuchajcie, mogą być problemy, dlatego od niego zaczynam. Wczoraj spadł deszcz, była burza, też sporo opady. Mam nadzieję, że nie urgnę, mam nadzieję. Poszły dwie dawki azotu. Saletrosan, saletra. Po prostu przetrwała, więc jaka będzie, taka będzie. Trudno. Zaryzykowałem na hybrydę, zapłaciłem chyba 900 zł za hektar. Trudno. Nie uda się, raz psu ogon ucinają. Więcej w życiu nie zasieję. Zdamy najwięcej sobie tutaj. Kasper pojechał do Brączka, do Mokrzyna, mają sporo roboty. Jest na pewno jakieś vlogi ciekawe, też z tego będą. Sobie kupię obrębowy siewny, będę robił ścieżki. Póki co przy produkcji w cukrowach na razie tego nie robię. Tutaj zaraz się rozłączę. Złapię wam na pszenicy te drugie kilka ujęć. To jest na Emil, KWS Emil, bo naprawdę jest ładna. Może jest warta powagi, a na ten moment hybryda jest taka, jaka widzicie, no nic nie poradzę. Nie będę jej kasował, bo wzięto na próbę przetrwała, więc daj Boże, żeby mnie zdziwiła. Daj Boże. Także następne ujęcia wam przedstawię
Też króciutko. Święto róży jest dzisiaj, nie? No ale jak chcesz być na tej YouTubie słynna, no to musisz zaistnieć jakoś tam w jakiś sposób. Nie ma dyskryminacji, mówisz, że chęcę tylko facetów, no to chęcimy i kobiety. Mnie nie chęci, bo to pani chcą różą po dupie. No i jesteśmy z powrotem. Tak jak mówię, tylko na kilka minut. Na pszenicy. KWS Emil. Zobaczcie porównanie teraz do tej hybrydy. Jak to wygląda? Wydaje mi się, że no całkiem zacnie. Na pewno już nie będę chciał tej hybrydy, bo mówię, chyba, że coś się zmieni do czasu kombajnowania, tak? Też ten krukowiak to porobi, te zamocowania, to... Także na tym jednym polu tutaj jeszcze staram się kilka minut Wam złapać tego pryskania. Tak jak widzicie, maleczkę zblokowujemy. Mamy głowice popiątne. Tak to wygląda. Słup niestety w polu, jeden, drugi. Zresztą w każdym prawie polu mam słupy. Dziewczyny narzekały, że nie mam parytetów. Także też je chwilę nagrałem. Sąsiadki. No to jedziemy. Na ten moment mogę każdemu polecić. Zobaczymy, jak będzie sypała, dostała dwie dawki azotu, zresztą tamta też. Tutaj była miedza, nie wiem dlaczego taki fragment dziewczynki. Już te pole kupiłem. Całe pole, gęsto zielone, ładne. Także nie będę starał się tutaj Wam dużo kręcić, jak mówiłem. Chciałbym mieć to króciutko. Zyby nie umyte. Kurwa. Janusz. Chodzi w tym paszowozie, ta 60. Opryskiwasz naprawdę fajnie, daje radę. Co jeszcze? No. Wydaje mi się, że będziemy kończyć, a dogram resztę we wtorek na siedzeniu kukurydzy. To same te były ciekawsze rzeczy się działo, więc... I dzisiaj siejemy sobie kukurydzę, drugi już dzień. Szybciutko, nie wiem, czy na tej karcie miałem dużo pamięci. Będę starał się szybko pokazać, jakim sprzętem, jak to wygląda. Traktorek, bajka. Będziemy zaraz sypać nawóz. Tak jak widzicie, w środku jest komputer. Bardzo rzadko spotykany siewnik Waderstadt. A spotykany tego rzadko, bo jest bardzo drogi. No ale uważam, że jest perfekcyjny. Wszystko regulujemy sobie z tego komputera. Ilość wysiewanych nasion. Może Piotrek więcej Wam coś opowie, jeżeli uda się nagrać więcej. Ilość nawozu. Nic nie mam mechanicznego. Żadnych łańcuszków. Wszystko napędzane na elektryką i hydrauliką. A z nami dzisiaj jest Piotrek i dajemy mu tutaj orężatkę na kaca. Dobra, sypiemy. Piotka na pewno pamiętacie, kosi u mnie kukurydzę jaguarem. Także na tej karcie, tak jak Wam mówiłem, nie ma dużo pamięci. Zostawiłem trochę z oprysków. Miejmy nadzieję, że Tomek, przedstawiciel z Majsadura, kupi drugą kartę. Będziemy mogli nagrać jakiś sporo szerszy vlog
siania właśnie kukurydzy. Żeby to miało jakiś pogląd, bo naprawdę maszyna jest mega, mega, mega super. I naprawdę bardzo rzadko spotykana, ponieważ ten siewnik, z tego co się orientuję, rozmawiałem z Piotrkiem, kosztuje ponad 200 tysięcy netto. Ale sami zobaczycie, że sieje z prędkością 15 km i więcej, więc dla niego jest to typowo siewnik i z bardzo dużą precyzją zresztą, bo jest nasiona są wstrzeliwane pod ciśnieniem w rowki. Typowo siewnik na usługi właśnie. Pięć hektarów siał, to nie wiem, czy zajęło mu to z półtorej godziny. Był kuzyn tutaj, mafia Kłotno, próbował go kręcić, chciał za nim biegać, no niestety nie zdążył, więc kręcił tylko takie ujęcia statyczne. Naprawdę jest to mega, mega szybko. A teraz sobie wsypiemy nawóz, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Piotr już nasypał nasiona, dzisiaj to akurat będzie madlen. Od jednej strony pola, od drugiej strony pola sobie będziemy robić poletka właśnie z Majsadura. Dzięki uprzejmości firmy Majsadur. No nie mam to jak zajechać, zajadę mu ze skosa, nie będzie to przeszkadzało, uważam. I zobaczcie, jak to elegancko sypie. Wyjdziemy, żeby się mogli zobaczyć. Z początku to myślałem, że ten gazu dodaje ściągnikiem. Tu mamy polifoskę, która siała, a dzisiaj to co wam wcześniej mówiłem, posagro. Czym się różni? Na próbę. Na pewno granulacją. Tak jak widzicie, żadnych łańcuchów, nie ma nic. To napędza sekcję, tylko silniki hydrauliki. To są ręce elektryczne. Żeby zostało nam czasu na siewy na polu. Tak jak widzicie, zaczęliśmy siać już poletka. Pierwsza poszła odmiana madlen. A żeby było drogi, Piotrek musi cofać. Zasieje kawałek, cofnie drugi raz i później, żeby się ładnie od drogi nam pokazywały. Także tutaj nie będzie tak szybko pewnie pędził. Chociaż ta już tutaj będzie szybko jeździł. Może później przyjedzie Tomek za chwilę, przedstawiciel z Majsadura. Przywiezie nową kartę, bo to już niewiele pamięci zostało. Także nagramy na pewno może troszkę dłuższy film z tego siania. A żeby właśnie tak jak wam tłumaczę, ładnie rządki szły od drogi. Dlatego musi tak właśnie siać, cofać. Jest to zabawa, no ale coś kosztem czegoś. No i teraz wjeżdża, pierwsze rządki dojedzie i z powrotem, tak jak widzicie, ciągnik by dojechał do miedzy i tam by zostało puste, więc dlatego właśnie tak robi. A żeby każdy mógł sobie widzieć właśnie, jak ta odmiana wygląda. Jeśli ktoś z was by był zainteresowany usługą siewu, taką właśnie z waszego gospodarstwa, większe, żeby się opłaciło z Łowicza jechać, to nie ma problemu, napiszcie na privie.
na pewno, czy nawet na przyszły rok, chłopaki pojadą i zasieją. Teraz siejemy MAS 24C. Zapisuję po kolei na kartce, zanim Tomek przyjedzie i zobaczymy, jak dana odmiana będzie wyglądała. Tak jak wam wcześniej mówiłem, będziemy jeszcze sieli sobie z tego na razie, co mamy. Szykujemy już sobie, powiedzmy, odmianę. Teraz, że siejemy na przykład obok niej, żeby było porównanie, to zasiejemy MAS 28A. MAS 28A. Nie, 26B. O, 26B. Tamta była 26C chyba. No chodź tu. Trochę jestem zabawy, no ale myślę, że warto. Nawet dla samemu siebie, żeby się przekonać. Trochę jest roboty z tym wypuszczaniem ziarna. No ale myślę, że nie masz dla Piotrka żadnego problemu. Chłopak w porządku. Nie robi żadnych tutaj problemów z tym związanych. Wiadomo, chciałby jak najszybciej każdy hektar zasiać. Tą torebkę, Piotrek, nie? To będzie wiadomo, która ekstura później, nie? Myślę, jakby tu tyle zostaje, że jakby prawie jedną torebkę sypał, tylko że nie zapełni sekcji pewnie, nie? Dobrze. Huk tam przecież to. Sprezentujemy komuś resztówki. Zajrzymy do środka. Dobrze to wychodzi, ci powiem. No jak inaczej, najlepiej tak. No. Jest trochę z tym zabawy, ale cóż by było życie warte bez zabawy, nie? Chudas się odezwał. Prawie się zarwał pod Diffen Simpsonem, kurwa. A wiesz co ostatnio odrządził? Kupiłem sobie dwa takie, wiesz, świniodziki, takie małe wieprzki, nie? Po 80 kilo co to rośnie. No i zabijał to i wiesz, no rozdzielał mięso. I sobie w brzuch nóż wpakował tak głęboko, ty. Skubaniec. Dobra, czyli teraz jest trzecia 28B. A, 24C, 26B. Okej. Kolejną zasiejemy sobie jakąś
a może tam 28. A. Zapisuję, wiecie, żeby później postawić tablicę, żeby wiedzieć, która gdzie była siana. Ruszymy kawałek do przodu. Wiaderko byśmy rozjechali. Tragedia narodowa. Teraz damy tak. Zostawiłem Piotrkowi 28A. Następną spróbujemy dać 25-17 kolejną damy. DM, jakaś nowość to jest. Wszystko tak jak widzicie zapowiane mezurowem. Czyli kolejna DM 25-17. Poszykowana. Później damy, tak jak widzicie, Hulk. To też jest jakaś nowość ich. Później damy dynamita. I jeszcze Tomasz coś przywiezie, jakieś odmiany, także myślę, że koło 8, może więcej odmian tutaj będziemy mieli. Z każdej po 12 redlin. Ok, to ja się na razie wyłączam, bo być może na wyszucie karta skończyła. A jak przyjedzie Tomek, spróbujemy włożyć nową kartę i pokręcić dalej. Tak, słuchajcie, dać chłopu gówno, nie zegarek, jak końcu nakręca. Gówno się znałem, kazałem Tomkowi kupić kartę. Kupił kartę niestety 64 giga dużą. No i ta kamera niestety no jest, nie przyjmuje 64. Dzwoniłem do Kacpra. Także nagramy tylko tyle, co się uda. A ta karta pójdzie do Kacpra kamery. Niestety aż długo nam się aż tak nie uda nagrać. No ale co się uda, to się uda. Pojedziemy kawałek sobie do przodu. Zobaczymy, gdzie jest Tomasz. Gdzie jesteś, Tomku? No dupa, dałem dupy ja w sumie. Czemu? No bo nagrywamy resztówkę na tamtej karcie, bo 64 do Kacpra dzwoniłem, 32 akurat mogli, powinniśmy wziąć, bo 64 niestety, no jest za starego typu kamera, nie? Kurde, ale on weźmie do swojej, a da mi tą 32, nie? Dlatego no, nie będzie tak długi ten film, ale wiesz. Także słuchajcie, mamy tutaj przedstawiciela firmy Malsador. Myślałem, że się uda pogadać o jakichś odmianach bliżej, każdą odmianę przybliżyć, ale no chyba czas na kamerze nam nie pozwoli. Później powiemy. Później powiemy, jak się spotkamy, jak przyjedzie Tomek. Będzie tutaj, słuchajcie, te odmiany wyjdą, będą rosły, będzie można pokazać różnicę. To na pewno na długiej karcie uda się każdą odmianę omówić. Prawda, Tomku? Zgadza się. Także na razie sobie kręcimy tylko tyle, co się da. Już pojeżdżamy z ciągnikiem. Tomek przywiózł jeszcze jakąś odmianę 20F.
zobaczymy co to za odmiana też. I co nagrywamy jeszcze? Mruga czerwona dioda? Musimy z Tomkiem dobrze rozmawiać. Może jak będzie dużo łapek w górę, zrobimy jakiś konkurs do wygrania, może będzie jakaś jednostka kukurydzy albo coś. Kacper na pewno już coś wymyśli. Dobra, teraz będzie siódemka. Mas 20F. Tutaj przywiózł Tomek też właśnie z firmy Meister Lucerne na testy. Ta dwudziestka, co to jest za odmiana? To jest taka stanowiska. Taka ziarno piszą, taka uniwersalna. No zobaczymy, fajnie, bo będzie jakieś porównanie, nie? 8, dynamit będzie 9 chyba. Chcieliśmy siać tamto, są do głównego asfaltu, no ale to, tu jest dłużej sporo i lepiej to będzie, po prostu wygodniej też, wiesz. Kiedyś załadował mecaletry na wóz, koniowi bata pierdolną i kurwa wio, nie? Wiesz, wszystko fajnie, bo zaprawione mezurolem, a tu dzików nie ma. Chociaż powiem ci, że tu jest, tam mam piątkę i tu piątkę, 10 hektarów w jednym kawałku, to latem kiedyś przyszły. Weszły sobie w środek i siedziały, nie? Także tak jak mówię, na pewno Kacper coś wymyśli, jakiś konkurs zrobimy i jakoś, wiesz, jakąś jednostkę siewną albo coś innego i gadżety z firmy Masador, jakieś czapki na pewno albo jakieś koszulki do wygrania będą, to już tam Kacper na pewno coś wymyśli. Proszę, proszę, proszę. Chyba jacyś nasi tu byli. Zobacz. Wprawdzie mało alkoholowe, tylko 4,4. No. Dobre i to, pomyślał koń Rafał. Na lato? Opa! No niestety 3 hektary jeszcze nie mogę wyjechać, kur. I na lucernę, i na kukurydzę. Ale lucernę, jak będziemy siedzieć, to i tak pewnie po niedzielę. No, ale wiesz, to ci powiem, że z wjechaniem to jest tak, byś się wjechał, gorzej z wyjechaniem, nie? Tak jest. Później będzie na ciebie, a może kawałek plastiku kosztuje 3000. Jak siewnik 250 czy 240, to wiesz. No ale to są siewniki typowo właśnie do siania, wiesz, usługowego, nie? Bo on ma, wiesz, ten siew tam 130 zł hektar czy ileś, a on, co z tego, jak on w hektar zrobi godzinę 5 hektarów, wiesz, za godzinę ma tą sumę jaką, nie? To jest ten sam właściciel, tego co zbierają. No, ze Strugienic, Romax, nie? Darek Gołębieski i Romek. Także to ma zapisaną tą odmianę, tak? Wszystko zapisuję po kolei, co jak to się przepiszę sobie, żebyś miał później. Albo ze skanu, ja sobie będę trzymał to na pewno też, bo nie wiem, tablicę będziesz jakieś robił pewnie na to, nie? Oczywiście, że wiemy, a powiedz. Chociaż jakiś skromny, żeby wiadomo było, jak ktoś spojrzy, jakie są, nie? Te... A później resztę to mieszanie nam się posiedzi. Znaczy myślę, że nie. Po co, bo nie wiadomo, bo wiesz, jak będę, to będzie jedna sucha, druga, taka może, nie wiem, one generalnie są wszystkie koło 250 chyba raczej. Tak. Ale wziąłem Madlena, co mi został z tamtego pola, co tam siał, nie, rano. Także Madlenem sobie dolecimy resztę całość, nie? Żeby tu już był tylko masador, nic więcej, nie tak. Także tu jeszcze dynamita posiejemy też na ten. Szkoda nasz na poczynerze te trochę, no ale co? To jest tylko kukurydza. Sieje, ale to co, zostanie ci i reszta? To znaczy nie, to gdzieś wszystko rozsieje, ale patrz, jeszcze
dostałem z Pioniera też, wtedy co ci mówiłem, co mi nie powschodziła i w zeszłym roku też mi dali. I mam, nie? Jeszcze, wiesz, zostanie mi tych nasion, no ale koleżanka mówi, że weźmie ode mnie tamte, więc wiesz, odsprzedam. I już pieniążki będą w kieszonce. Znaczy niech on sypie sam, bo wie po ile, nie? Tomek. Chwali ci się to, że chcesz pomóc. Tak, ale da se radę. Ty, Tomek, Piotrek mówi, że taki pan to kiedyś skarpety z płota ściągnął. Co? Nie słyszałeś tego? No bo ci mówi na pan ładnie, nie? A mówię, taki pan to kiedyś skarpety z płota ściągnął. Albo, a druga wersja jest, taki pan to kiedyś mnie w nogę ugryzł, nie? Nie wiem, kiedy ta karta się skończy, wiesz, tak wiesz, nie wiem, czy już gadam, a czy to jeszcze leci, czy już nie. Bo ona może migać, ale może napisać mi, że już koniec, nie? Albo się wyłączyć. Miga to czerwone światełko jeszcze, czy nie? Czyli jeszcze się nagrywa. No i prawidłowo. O, te papiery to rzucę gdzieś tam. Może Jarkowi odstąpię, niech sobie po siebie popróbuje, zobaczy. Skalski tu kolega, co się jedzie. Zobaczymy. Dobra, teraz mamy 20F, tak? Tak. To teraz musimy tego dynamita dużego, jako ósemkę. Aha, bo z próbeku dynamita nie było. Nie. Znaczy to jest, taką dostałem, nie? Dużą, jedną. A jako, dużą paczkę. Jako jedyną. Bardzo dobrze. No i pewnie, że tak. Płakał nie będę. Jasne. Czy wiesz generalnie, bo chyba żebyś ty chciał gdzieś u kogoś jeszcze porobić, to możesz wziąć i tam... O, mam! Może pół litry postawi? A, albo nawet 0,7. Generalnie siałem polifoskę na całość, nie? I wziąłem na próbę Fosagro, właśnie taką, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica, wiesz? Bo cenowo jest to tańsze troszeczkę, nie? To jest największy koncern rosyjski, Fosagro. O, i na przykład mam znajomych, co sieją tylko to, pod kukurydzę. I nie chcą polifoski, nie? A ja mówię, wezmę, zobaczymy na próbę ten, nie? Bo ósemka ma chyba 8,24,24, nie? Tak. I siarki ciutkę więcej, a ta ma 8,20,30, tak? Tak, czyli jak szóstka, tylko że nie ma 6, tylko 8, nie? Tak, tak. I nie wiem, jak z siarką w szóstce jest, czy tam jest też tyle, czy... No, polifoska tu poszła jeszcze, wiesz, wrosz się w ten, na pole, nie? 200 kilo podsiewam i 150 rozrzucił jeszcze, nie? Plus obornik jeszcze był, nie? Nie, jest dosyć. Plus obornik jeszcze i 200 kilo tego mocznika. Ale zobacz, tutaj już się wszystko zaczyna robić. Bo tu jest wiosenna orka, wiesz? Nie oglądało się mojego vloga z orki. Teraz nie oglądałem. Nie miałeś czasu. Nie, tak jak u mnie, patrząc w moim terenie, tam gdzie mieszkam, też już się wszystko zaczyna robić. Ale widzisz, no to jest taka, są takie skrajności. Tutaj jest sucho, że nie da się jej ogarnąć. A tam mam, woda mi stworzyła teraz zejść i wiesz, wjeżdżam, kiedy w poniedziałek, jak się wpitoliłem, coś na zbiorniku powiesiłem, tam mnie wyciągał ojciec, rozumiesz, czym agregatem. Ruszyłem całe pole, żeby nie wysychało, a jest taki na środku pola akurat poprzek, gdzie dół cały, na całą szerokość, dupa, nie? No to wiesz, dopiero ludzie zaczynają siać, nie jest późno, tak? No to 17, 18.